Cześć kochani, witam Was serdecznie w Zrób to sam. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić super stylową bluzę z dwóch nieużywanych bluz, które nam się już znudziły, już nam się nie podobają albo są zniszczone. Można to zrobić w kilku krokach i bardzo łatwo. Najważniejsze jest to, że każda nowa bluza, którą zrobicie, będzie unikatowa. Jedyna w swoim rodzaju. Pokażę Wam najpierw, co nam będzie potrzebne do zrobienia tej bluzy. Nożyce, szpilki, metr krawiecki, nici w odpowiednim kolorze oraz, bardzo ważne dzisiaj, taka igła do spruwania szwów. Chodzi tu o szwy na rękawach. Jeśli chodzi o bluzy, to ja zdecydowałam się użyć dwóch starych bluz, których już nie noszę. To jest oczywiście zupełnie dowolne, tylko od Was zależy, na co się zdecydujecie. Istotne jest to, żeby były obie z podobnego materiału, a także żeby wielkość tych bluz nie różniła się za bardzo. Szczególnie zwróćcie uwagę na to, żeby szerokość rękawów była odpowiednia. Pierwszy krok to wymierzenie szerokości rękawów, żebyśmy mogli je perfekcyjnie wszyć. Do tego użyję metra krawieckiego. Mierzę dokładnie tę długość. Widzicie, że jest to około 22 cm. Na drugiej bluzie rękaw jest szerszy na górze. Tutaj będzie lepiej. Odetnę sobie ten rękaw, wtedy idealnie będzie pasował do tej drugiej bluzy. Te rękawy w tej bluzie są trochę dłuższe, dlatego to nie będzie problem, gdy sobie troszeczkę skrócę. I tutaj przyjrzyjcie się dokładnie, jak to jest z Waszymi rękawami. Dobra, mam to już przygotowane, ustaliłam sobie odpowiednie miejsce. Szpilkami je sobie zaznaczam. Tutaj mam 22 cm. Szpilki pomagają, żeby równo odciąć ten rękaw, żeby upewnić się, że rękawy są takiej samej szerokości, można je położyć jeden na drugim. Tu już odcięłam. I teraz muszę odpruć ten drugi. Pamiętajcie o pozostawieniu niewielkiego marginesu przy odcinaniu, żeby nie okazało się, że macie za mało tego materiału. Lepiej zawsze troszeczkę za dużo niż za mało. A tutaj odpruwamy, odwracamy bluzę na drugą stronę, widać dobrze szew i z pomocą igły do prucia prujemy. W ten sposób. Teraz już nam troszeczkę łatwiej będzie pruć. Dobra, i jak już sobie odprujecie rękawy, to tak to powinno mniej więcej wyglądać. Usunęłam wszystkie niepotrzebne nitki, ale uważajcie, żeby w tym miejscu niechcący się nie spruło. To może być potem trudne do zszycia. Teraz możemy już przyszyć rękaw. Bierzemy przygotowany rękaw i wkładamy go do środka, do bluzy. Rękaw jest na prawej stronie. Tak to powinno wyglądać. O. Dopasowujemy szef rękawa do szwu bluzy. Zaznaczamy sobie szpilkami. I teraz wiemy, że wszystko na pewno pasuje. Teraz obracam całość, żeby się jeszcze upewnić, czy ten szef jest dokładnie tam, gdzie powinien być. I już widać, że jest. Od góry też sobie najlepiej przeszpilkować, tuż przed szyciem,
Wszystko wygląda na to, że pasuje. Obracamy z powrotem. I tutaj jeszcze musimy zwrócić uwagę, żeby nie złapał się materiał na dole. Szyjemy tutaj pod szpilkami przez te szwy. Nadmiar materiału można odciąć, a te brzegi trzeba połączyć. Mam już oba rękawy przyszyte. Teraz wygląda to tak. Tutaj na dole widać, że szef jest dokładnie na szwie. Długość jest też odpowiednia, warto na to zwrócić uwagę. A tak powinno to wyglądać, gdy rękaw jest dobrze wszyty. O! Nadmiar materiału. Na koniec jeszcze przeszyłam ściegiem zygzakowym, żeby nic się tutaj nie działo. Jeżeli uznacie, że to za mało, przydałby się jeszcze mocniejszy kontrast, to oczywiście możecie zrobić to samo ze ściągaczem na dole. A więc odpruwamy ściągacz ze starej bluzy. Po prostu tutaj. I to samo robimy na drugiej bluzie. A potem układamy oba materiały na lewą stronę, do lewej, i robimy to samo co z rękawami. OK. I mam już wszyty ściągacz. Widzieliście, że zrobiłam to tak samo jak z rękawami. Czyli tutaj przeszyłam, a potem jeszcze dodałam szef zygzakowy. To, co jest inaczej, to ułożenie tych części na lewą stronę do lewej. I wtedy można tutaj wzdłuż szyć. Jeśli macie też taki ściągacz z gumą jak ja, to pamiętajcie o tym, żeby podczas szywania lekko go rozciągnąć, bo inaczej z tego drugiego materiału pozostanie Wam kawałek. Tutaj widzicie już efekt końcowy. Troszeczkę rozciągamy sobie ściągacz i tak to wygląda po zmodyfikowaniu. Jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Ładnie się dopasowały te elementy do siebie. Ważne jest to, żeby rękawy pasowały na szerokość do bluzy, żeby nie było potem problemów. Można też przyciąć rękawy, tak jak ja to zrobiłam, ale wtedy muszą one mieć odpowiednią długość. Tak samo ze ściągaczem. Wygląda to fajnie, bardzo dobrze to wyszło. Nie było trudne. Można jeszcze na przykład zamienić ściągacz na rękawie z tego poprzedniego rękawa, albo na przykład kołnierzyk dopasować, jak kto woli. Mam nadzieję, że podobało Wam się nagranie. Jeżeli tak, możecie zostawić lajki, możecie dzielić się ze znajomymi, subskrybować mój kanał, możecie też włączyć powiadomienia i wtedy na pewno żaden nowy filmik Was nie ominie. Do zobaczenia w kolejnym Zrób to sam. Cześć!